tym niewielkim miasteczku mieszka kotek Crackers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Crackers, Pianka i Budyń, kotociaki. Słodkie kotki! A ja najbardziej! Miau, wow! Wyścigi. Pewnego dnia kotki przyniosły na podwórko zdalnie sterowane autka. A teraz auto numer jeden, gaz do dechy, omija wszystkie przeszkody. Powinniśmy zbudować na podwórku własny tor wyścigowy. Żebyśmy mogli się ścigać? Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Ale ja też chcę wziąć udział w wyścigach. A wiesz chociaż jak sterować tymi autami? No nie, ale chętnie się nauczę, mogę? A niech będzie. Tym kierujesz autko do przodu, ten przycisk to wsteczny. A tym sterujesz, żeby koła skręcały. A, wydaje się proste. Nie tędy! Nie stój! Spróbuję cofnąć. Dobra, chyba zaczynam rozumieć. Którędy ty jedziesz? Wracaj, wsteczny! I to by było na tyle. Wszyscy wiedzą, że dziewczyny nie potrafią porządnie jeździć. Nie są wystarczająco szybkie. Ale chociaż potrafią pchać wózki, to już coś. O, tutaj damy ostry zakręt. A tu możemy zbudować rampę. Udowodnię im, że dziewczyny są tak samo dobre w wyścigach jak chłopaki. Pianka znalazła pilota, który steruje mechaniczną rybą. Świetnie, teraz muszę trochę poćwiczyć. Dziękuję, tatusiu. To chyba tatusia. Auć! No nie! Nie tędy! Stój, stój, stój! Poczekaj! Zatrzymaj się! Stój! Jednak chłopcy naprawdę lepiej prowadzą auta niż dziewczyny. Co? Chłopcy? Ależ to nieprawda. Jeździć szybko nie znaczy jeździć dobrze. Kiedy jadę z supermarketu do domu, staram się omijać wszystkie dziury i dołki i skręcam łagodnie, bo nie chcę, żeby zakupy mi się rozsypały. Dziękuję, już wiem, co zrobię. Pianka kierowała rybą tak delikatnie, żeby jej lalka była bezpieczna. Gotowi do wyścigu? A to co, sardynko mobil? Pianka kierowca sardynek. No już, Pianko, szybciej. Ruszaj płetwami. Kierowcy, odpalcie silniki i start. Możliwe. Ryba jest pierwsza na mecie. Jest pierwsza, środkowa i ostatnia. Pianka wygrała, a my przegraliśmy. Wygląda na to, że dziewczyny też potrafią być dobrymi kierowcami. A skoro wygrałam, teraz to wy popchacie mój wózek z lalkami. Tylko bardzo proszę ostrożnie. Okazuje się, że kierowanie autem nie tyle szybko, ile ostrożnie pomaga wygrać wyścig. Nieważne, czy małym autem, czy dużym.
Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska, Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec. Zgranie Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pątek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Beata Jankowska-Cimas i inni.